If you try and rip the world apart, someone will always put it back together. Cześć moi drodzy, witam serdecznie, z tej strony Paweł Kuściński, kanał 64bit Review. Zapraszam was do kolejnego odcinka Deus Ex Ludzkość Podzielona. Ten sam balkon, ta sama pora dnia, a przed nami słuchajcie quest, który już chyba jest związany tak z fabułą. Mamy odszukać Keleja w księgarni. Pracowałem kiedyś z jednym Kelejem, fajny gość był. Okno może zostawmy w spokoju, spróbujemy się tutaj jakoś dostać. Dobra. Jezu, czego ja tak na bok poleciałem? O co to chodzi? To jest jakieś dziwne. Idę sobie tutaj do góry, a zaczynam jakoś zjeżdżać na bok. Trzeba jakoś ostrożnie iść tutaj. Dobra. Zaraz wejdziemy chyba na ten zagrożony. O proszę. Już mam. Wiecie co? Zasejwuję sobie. Żebyśmy nie musieli daleko wracać. Deus Ex to jest chyba taka gra, gdzie jednak trzeba sporo tutaj sejwować. Tu widzę jakąś drogę przejścia, taką nawet całkiem zgrabną. No, zaraz nam się bateryjki skończą. Żadnego skoku i kara tutaj robić nie będziemy. O matko, ale się do czego oni strzelają? Jezu, ile ich tu matka miała? Sporo ich tu jest. Tu są te kanały, zobaczcie. Przynajmniej tak to wygląda, jak wyjście z kanałów. To jest chyba miejsce, którym my się mogliśmy dostać. Stąd tutaj mogliśmy się dostać tymi kanałami. Całkiem fajnie. Czy jesteśmy w pozycji słowiańskiego przykuca? Jesteśmy. Wow. Sporo naprawdę tutaj się dzieje. Czuję tą adrenalinkę. Tutaj możemy zeskoczyć, czy zostaniemy zauważeni. Dobra. Zrobiliśmy chyba trochę hałasu. Chciałbym się przykleić tutaj do osłony, ale... Nie chcę tego chwytać. Chciałbym się tutaj za tym schować. Tu jest jakaś drabina. Co tu jest? O, drzwi. Zamknijmy je, niech nas nie podgląda. Dobra, jakoś gdzieś żeśmy wleźli w dziwne miejsce. Jest gazetka do poczytania. Sami zdat. Dobrze, to tu nic nie ma ciekawego. Coś do znalezienia. Skrzynka piwa. Nie będziemy rzucać skrzynką piwa. Dlaczego miałbym rzucać? Czy tu jest jakiś... Jakiś wywiecznik? Jest wywiecznik. To sobie z niego skorzystamy zaraz. O. Robi się przyjemnie. Tup, 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 tup. O, dobra, tu na górę chyba możemy. Patrzcie, jesteśmy w tej księgarni w środku. Fajnie. Super. Mogę otworzyć szyb, ale tu jeszcze mnie gdzieś prowadzi, czekajcie. Może tu będą jakieś fajne miejsca. Wchodzimy głębiej. Dobra, czas chyba na kolejny zapis. Zrobię go sobie na tym samym miejscu. Później te zapisy mi się przydadzą, jak będę... Aha. Ty mi tu nic nie follow. Dobra, chyba już skończył tutaj przeszukiwać. Dobra, poszedł sobie. Gdzie on sobie poszedł?
bo on tutaj gdzieś mnie ze schodów zobaczył, tak? Dobra. Dziwni ludzie tutaj naprawdę są. Dobra, słuchajcie, spróbujemy tutaj wbijać jakoś. Aha, tam się pokazał jeden. O. Może spróbujemy sobie przejść tutaj to takim trybem skradankowym, bo kręcę te gameplaye, które były wcześniej tego samego dnia, a tak jak mówiłem przy okazji poprzednich odcinków, mam niestety chorą rękę, przybiłem ją sobie na wylot. Dłoń konkretnie i mam ją dość grubo obandażowaną, więc tutaj niestety wsada nie obsługuje zbyt dobrze. Dobra, udało się. Tu są jakieś drzwi. Tu mogę zostać wykryty. Tam z tyłu jakiś gość chodzi, ale on idzie w drugą stronę totalnie. Dobra, udało się przeniknąć w szeregi wroga. Nie, to nie jest to, co chciałem powiedzieć. O, pudełko mnie zaczęło atakować. Wiecie co? Narobili tutaj tyle tych pudeł, tyle tych śmieci w tym Deus Exie naokoło, że naprawdę jest... proszę, wiadro. Zabójcze wiadro. Że naprawdę niewygodnie jest się tutaj poruszać. No ale nic, trudno, no. Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Gdzie my teraz idziemy? Wyszliśmy chyba poza ten cały teren, ale zbliżamy się tutaj gdzieś do zaplecza. Jezu, ale tutaj jest tych ludzi. To są te gangusy wkurzone. No i wylądowaliśmy w kiblu. Dobra, zamknijmy drzwi, zobaczmy sobie szafki. Że będzie coś ciekawego. Później się będziemy martwić. O, proszę, 34 kredyty żeśmy znaleźli. Tak jakbyśmy mieli szczęście na poziomie 10 w Falloutie 4. Te znajdźki są całkiem niezłe. Magazyn ulepszonych. Proszę, jakieś pompo serca. O, dobra, zostawmy te gazety, zostawmy mopa w spokoju. Tutaj jest jeden gostek. O, dobrze by było ich załatwić jakoś. No dobra, zróbmy sobie zapis w takim razie. I będziemy myśleć, co dalej. Może odwrócimy jakoś ich uwagę, albo może tu była jeszcze jakaś alternatywna droga. Bo tutaj do tego zaplecza żeśmy się jakoś dostali. Tu jest ich dwójka. Wiecie co, zobaczę, czy jeszcze tutaj można gdzieś było skręcić może. O, tu była jeszcze zniszczona pokrywa. Tu zniszczona pokrywa. Tylko gdzie myśmy się tutaj dostali teraz? A tu już chyba... Nie, patrzcie. Opuszczam teren zastrzeżony. Gdzie ja wlazłem? Już w totalnie drugie miejsce. Thank God! I'm down in the dungeon, man! You remember the title of my super secret book, right? I remember it's red. Aha, jakaś... Słuchajcie, ominęliśmy ich wszystkich. Totalnie, żeśmy ich wszystkich ominęli. No bomba. Poziom bezpieczeństwa 2. Nie będziemy tego otwierać na razie, bo nie damy rady. Nie jesteśmy dość dobrzy. Gazeta. W gazetach nic się nie zmieniło, oprócz tej informacji o handlarzu bronią. Nie, ona już była tam. Jezu, ale bajzel mu zrobili. Ten to miał dopiero wjazd na chatę.
Okno na politykę. Jak przystało na największe państwo narodowe na świecie z największą populacją ulepszonych obywateli, zniszczenie, jakie sprowadził incydent, to przeczytam, bo to jest związane chyba z tym, co się wydarzyło w świecie. Mogą praktycznie zestawić Chińską Republikę Ludową w jeden dzień. Jednakże Chiny, w przeciwieństwie do innych narodów świata, były gotowe na wydarzenia tej skali błyskawicznie, zaplanowały i zlikwidowały uczestników zamieszek. Mimo że populacja i infrastruktura państwa znacznie wtedy ucierpiały, Chińska Republika Ludowa szybko odbudowała się, odzyskała utracone cywilne niepokoje i żądania wyjaśnień zostały uciszone, a centralnie sterowane media zapewniają, że winę za wydarzenia z 2027 roku ponoszą państwa zachodnie. I proszę, jak sobie tutaj dyktatura pięknie poradziła z kryzysem. Wow. To tam było tych dwóch gości, których ja musiałbym przechodzić, żeby się dostać. O, proszę, troszkę kredyt chipów żeśmy znaleźli, chyba nawet ładnie, nie wiem, czy 151, czy 51 kredyt chipów było. A my mamy znaleźć czerwoną książkę. Tu są jakieś czerwone książki. To jest chyba to jakieś bardziej czerwone. O, jest! Dobra. Tu już żeśmy szufladę... Tak, tu już żeśmy szufladę przepierali. Te szuflady też chyba. Tu już więcej szuflad nie ma. Dobra. W takim razie wchodzimy chyba. Wow, ale piękna kolekcja. Biuro Warsztat. O, widzicie, to już jest poprawione. Już teraz, nie wiem czy pamiętacie drugiego gameplaya, gdzie ja próbowałem zjechać windą, co było totalnym bezsensem, zjeżdżać windą w momencie, kiedy akcja nabiera tempa, ale wtedy te tekstury tak nie trafiały w te miejsca i miałem problem z zjazdem windą, przez co misja się zakończyła źle i musiałem odcinek szyć i wycinać dłużyznę. Jezu, to jakiego myśmy świata trafili? Teraz co, teren zastrzeżony, wchodzimy? Nie. Jensen, my favorite techno wonder kind. Sorry about the goons. Już lubię tego gościa. They didn't give you too much trouble, did they? I stayed out of their way. What do they want? You behind on your protection money? I don't think it's about money. I got this little misunderstanding with their boss, Otar. You know how it is with these gangster types. Enough to know that there's no such thing as a little misunderstanding. The Valley internal politics. I'm gonna get it sorted. Gonna see the big boss myself. As soon as things settle down. The day after a bombing, man, it's... Well, I mean, it's scary, right? I'm surprised people go out at all. Sometimes people don't have a choice. My systems took a hit. I was hoping you could help me get everything running again. Took a hit? You mean... Oh, shit! Why didn't you say so? We need to get you in the chair. The chair. You know, I've always wanted to get a closer look at those sad fogs of yours. A real close look. So let's strap you in. Get the gas going, and then, well, then I just need to sort of dive in. Feel my way around. Aha, mamy okazję się tutaj dowiedzieć trochę szczegółów. Hang on a sec, you gonna put me under for how long? What if the Diwali send reinforcements? Oh, you're just stalling. Those illiterates aren't going to get in here. Don't be scared of the chair, okay? The chair is gentle, I promise. This thing with the Diwali is nothing. Otar's pissing where he shouldn't. I count on you to fix me, Kohler. To some extent, your problems are my problems. That's sweet, Jensen. Otar Botkoveli is the Diwali number two guy. The men outside, they were his men. But the big boss man is Radich Nicolazze. He is the number one guy. And I know Radich, so don't worry about it. Now, are we gonna do this procedure or what? Moi drodzy, będzie nas naprawiać chyba, tak? To jest nasz spec od ulepszeń, który się nami zajmuje. To
gość mi się podoba. W każdym razie widać, że poświęcono mu wiele, jeśli chodzi o jego wykonanie, bo sporo detali na jego twarzy można dostrzec. Nie jest to tak płaska postać jak ludzie, którzy, jak na przykład Edward, tak, który był bardzo taki jakiś oślizgły. Słuchajcie, wypytajmy, o co chodzi z procedurą, bo to może być ciekawe. I'm not sure yet. First I gotta get in there to see what's wrong, but don't worry. I'm not gonna do anything to you I wouldn't do to myself. I promise. Besides, you've been here a few times, you know I'm professional. You've never had to put me under before. I never saw you the day after. O, to się źle zapowiada. That was a big shock to your system, man. Kaboom! Now, you want me to fix you or not? Nie, nie, reperuj mnie, kończymy tego gameplaya. Nie, oczywiście, że tak. All right. Let's just get this. Czuję, będzie jazda. Czuję, będzie jazda. No, dobra, się zrelaksuję, ale... You won't even know I'm in there. Aha. You feel weightless, far away, like you're someone else. But Kohler's gonna bring you back and make you you again. Before you know it. Nawet nie zorientujesz się, że tam jestem, powiedział jeden homoseksualista do drugiego. Nie mam oczywiście nic przeciwko, ale... Oh, thank God! Take it easy. I swear I didn't mean to... Your retinal display should be back soon. You can still move, right? Where did you... I was trying to connect the unconnected. But you got some strange fucking ogs back there. I mean, I probably shouldn't have. Here, let me get you some water. Or something stronger, maybe? Water. You got it, Jensen. Just ease out. Don't freak out. Rebooting was the only way to save you. Save me from what, Kohler? Core meltdown. You almost melted my chair. So I reset you, and I found I think it's better if I show you what I found. Bring up your system display. You need to see this for yourself. These are your implants. You're familiar with all these, right? Yeah. David Seraf installed them. Took 2 years for my body to get used to everything. Right. Well, I had to undo some of that getting used to. What's going on, Kohler? Why do I feel different? Something was trying to vampire the juice out of you. I couldn't figure out what until after the reboot. Turns out your Factory Zero is not the standard Factory Zero. What am I looking at? Experimental fucking test dogs, man. Hidden inside your body. You're telling me I got more implants than I thought I did? More than your body can handle. Pretty cool, right? I'm not sure yet. I want to show you what happens when you activate one of these suckers. Moi drodzy, mamy dwa punkty praxis i... Co? Wow. Co mam zrobić? Użyj myszy do poruszania się, nas kliknij, żeby wybrać jedno z ulepszeń eksperymentalnych. Ho, ho, ho. Zapowiada się ciekawie. Tylko co, ja mam to kupić? Ulepszenie eksperymentalne. Mam jedno z ulepszeń eksperymentalnych mam kupić. Chyba nie są. Które kupimy? Poprawianie skupienia. To jest fajne do robienia takich ostrych wejść strzelanki. To całkiem nieźle. Co to jest? Zdalne hakowanie. Zdalne hakowanie może być fajne. Dobra, kupimy sobie zdalne hakowanie. Aktywacja ulepszenia. Major spike in your power consumption. Where the hell did these things come from? I can't answer that. All I know is the explosion must have woken them up. But man, you want to use these crazy fucking things? That's your right. We just gotta make sure it doesn't fry you. Now, I think I maybe got an idea on how to do that. Try shutting down one of your other implants. You know, just for fun. Moi drodzy, nie wiem, czy ludzie odpowiedzialni za polonizację
Deus Exa to widzieli, ale te teksty, które tutaj są wyświetlane, to jest po prostu... jakby to powiedzieć, to jest po prostu spartolona robota. To jest naprawdę spartolona robota. Kontrola środowiska. O, będziemy mogli otwierać inne rzeczy. Tak, to hakowanie będzie całkiem fajne. Zobaczcie na to. To jest po prostu okropne. Tytan. Wyłącz i potwierdzimy. Cooled you right down. You have the power to balance your system if you want. Just, you know, don't activate everything all at once. What would happen if I did? Well, you'd suffer some major glitches due to overheating. We're talking risk of permanent damage. So, you know, maybe don't do that. All right. Reset me now, Kohler. I'll reactivate what I need myself. Zostaliśmy zresetowani. Okay. So I'm not always gonna be there for you like this. I can't just follow you around to reset things and hold your neural weave together. Whatever choices you make from here on out, they're your choices. But you were supposed to be my AUG expert. I specialize in Chinese black market, okay? The shit I found hidden inside you, spliced into your system like that, looks to me like it's from Mars, man. I'm pretty sure they're not from Mars. I feel bad. You deserve answers I can't give you. I can help manage your system better than anyone in Prague. I help you make the most of the new... Chyba kupimy mu szampon na prezent, na urodziny. You can't tell me where the hell they came from. As far as I know, David Seraph installed all my AUGs. There's something inside me I don't know about. He's the one I need to talk to. I am familiar with Sarah's work. These new AUGs, they look different to me. I mean, that neodymium shell. Who uses dimorphic magnetoreological fluid like that? Seriously, if you talk to Sarah, you need to ask him that. Shit really stands out. Pretty fucking cool, actually. Okej, okay, musimy się dowiedzieć więcej. An AUG system that's deliberately hidden like that? I don't know, Jensen. I mean, I heard of people getting the black market treatment before. Pass out in Prague, wake up in Shanghai. But usually they wake up with less AUGs, not more. What exactly makes these AUGs so different from my other ones? They look like experiments, is what. Loose wiring everywhere, man. It's like half of you is untested, unfinished, unbelievable. It's beautiful is what it is. Ktoś nieźle w nas grzebał. Ciekawe kiedy to się stało. I am not convinced this is a Sarif job. The tech itself is super high end. But the PDOT insulation, sloppy. The bone mounting, mounted on the quick. Just doesn't have Sarif's touch. Looks more like a retrofit to me. Something much more recent. What are you thinking? I'm thinking how much I hate being unconscious. You said these additions look recent. How recent? Within the last 2 years, give or take. Something happened to you in that time? I was pulled out of the ocean and put in some facility in Alaska to recover. It was a few months there that... The more I try to remember, the blurrier it gets. Shit, Jensen. That's terrifying. This tune-up went longer than I expected. Let's wrap this up. Right. Here, take some Praxis kits for the trouble. Praxis solves everything. Keeps customers happy. Just remember what I showed you about managing your juice. It's gonna be a balancing act for you. Well, unless what, Kohler? There could be a way to optimize. It's just
It would involve getting something from Otar. A neuroplasticity calibrator. Moi drodzy, czyli to chyba rozwiąże nasze problemy z energią? Tego nie wiem. W każdym razie na pewno nie będę odmówił, tylko zaakceptuję. Ciekawe, co ten neuroplastyczny wibrator robi. Cokolwiek to jest. I order all my fancy tech from this illegal catalog, right? But my last shipment got intercepted by Otar Botkoveli. The same Otar whose men were looking for books out there before? I am not going to force you. I want you to want to do it. I want you to want to be an augmented god among men. If that sounds like something that interests you, then you should know that Otar runs an underground casino in the Chisti district. The entrance is in a small courtyard off Hlavni Street. Thanks for the info, Connor. Thanks for the praxis. Dobra, moi drodzy, dostępne nowe punkty Praxis 2. Przeglądajmy ulepszenia. A gdzie tu są nasze ulepszenia? Nie, aż 12 punktów Praxis mam. Wow, to jest niezłe. Mogę się poulepszać. Słuchajcie, zastanawiam się, czy robić to teraz. Wiecie co, ja sobie na wszelki wypadek zapiszę grę. Bo może to jest też taki moment, kiedy ja będę chciał wrócić później do tych save'ów, żeby zacząć gameplaya inaczej, żeby pobawić się w inny sposób Adamem Jensenem. Natomiast teraz mamy 12 punktów praxis, które możemy wydać. To jest jednocześnie dużo i mało, bo chyba tutaj dużo będziemy chcieli nabyć. To nam się zresetowało, tak? Czyli tego, żeśmy nie kupili jednak, czyli włączyliśmy to, ale tylko na chwilę. Słuchajcie, wzmacniacz społeczny. Myślę, że będę chciał wziąć wzmacniacz społeczny. To jest wzmacniacz społeczny Kasia, tak? To co jest z poprzedniej części. Będziemy mogli wpływać na ludzi w dialogach. Co jeszcze ja bym chciał mieć? Pewnie hakowanie chciałbym tutaj zwiększyć. Zdalne hakowanie, to na pewno. I co tutaj możemy hakować jeszcze? Kontrola zabezpieczeń. Mogę hakować kontrolę środowiska i kontrolę zabezpieczeń chciałbym hakować. Dobra. Jesteśmy teraz niestabilni, tak? Dobra, to wyłączmy w takim razie. Wyłącz i potwierdzimy. Wrócimy do poziomu energii tego, który mieliśmy. Zastanawiam się tutaj nad tym poziomem energii. Konwerter energetyczny. Aha, czyli mogę... Czy ja tutaj się sam ładuję? Jak to wygląda? Znacząco przyspiesza tempo regeneracji biobaterii. Standardowa pojemność baterii. Zwiększa maksymalną pojemność biobaterii. Zwiększymy sobie. Przyspieszymy sobie też chyba ładowanie. To się nam na pewno troszeczkę przyda. Zastanawiam się, czy tego do końca nie rozwinąć. Dobrze, to sobie weźmy. Tutaj jeszcze jedno. Teraz jeszcze ulepszymy sobie chyba hakowanie na razie. Wzmocnienie hakowania. A, tu możemy fortyfikować się lepiej. Wow. Hakowanie przechwytujące drugiego poziomu. Dobra, będziemy mogli drugi poziom hakować. Skryte hakowanie. To też pewnie nam się by przydało. Wtedy będzie łatwiej węzły przejmować. Tylko kończą mi się już tutaj punkty praxis mi się kończą, więc zaczyna być troszkę gorzej. Proteza siatkówki teraz. Dostępne.
chroni przed efektami granatów. Tego nie potrzebuję chyba. Wyostrzenie wzroku. To muszę chyba kupić, ale za 2 punkty Practice podświetla w polu widzenia pobliskie cele, zużycie energii wysokie. Wow. Jest tutaj naprawdę trochę fajnych rzeczy do nabycia. To jest chyba co? Tesla. Można fajnie ogłuszać. Zużycie energii, amunicja, korzysta to z amunicji. Aha, czy będziemy musieli tutaj amunicji jeszcze kupować? Na razie chyba nie jestem gotowy na kupowanie amunicji. Szklana tarcza. 2 punkty praxis. Można się stać niewidzialnym na krótki czas. To też było niezłe. Tylko zastanawiam się tutaj nad skrytym hakowaniem. Może weźmiemy sobie jedno skryte hakowanie. I ulepszymy sobie hakowanie tutaj do trzeciego poziomu. Mogę hakować już kamery, wieżyczki. I może trzeci poziom. Ok. Tak się może na razie przygotujemy na starcie z światem. A cóż, pewnie punkty praktyki będziemy mieli jeszcze do kupienia, do ulepszenia. Pewne rzeczy będziemy mieli. Zobaczymy, jak się z tym będzie grało, co mamy. To może być interesujące. Podświetla przydatne przedmioty w zasięgu. Aha, i wyostrzenie wzroku tutaj jest też mniej energii nam zużywa. To jest też spoko. Kupiliśmy kilka fajnych rzeczy. Dopalacz refleksu, żywe srebro. O, to było niezłe. To było niezłe. Mogliśmy dwóch przeciwników naraz ogłuszać. O, patrzcie, możemy też powiększyć naszą przestrzeń ładunkową. Przebicie przez ścianę chyba mamy. Natychmiastowe obezwładnienie. Zoptymalizowane umieśnienie. No, są tutaj rzeczy znane z Deus Ex Human Evolution. Są też rzeczy nowe. System lądowania Icar. Spoko. Słuchajcie, myślę, że ja sobie przemyślę jeszcze te ulepszenia, bo będziemy kończyć teraz tego gameplaya z tego względu, że patrzcie tutaj, Adam Jensen patrzy na te ulepszenia, które my wybieramy. Coś mu się tam w tych okularach odbija. Fajnie to jest zrobione. Ja przemyślę sobie jeszcze te ulepszenia, czy wybrałem dobrze z Wacławem Kolejem. Czy możemy jeszcze z nim coś porozmawiać? Ulepszenia. Dowiedzmy się coś jeszcze o kalibratorze. What is it exactly? It's a device that allows me to measure and manipulate neuronal connections. I mean, I can eyeball with the best of them, but for any type of advanced procedure. So you can't optimize my system without this device. An OTAR just happens to have it. I was having a shipment of tools delivered to somewhere I shouldn't have. An OTAR intercepted. I'm sorry, Jensen. This situation I got with the Diwalis, it's not really your problem. I'm starting to think it is. Dowiedzmy się czegoś o OTARze. What else do I need to know about OTAR? OTAR Botkoveli is the second command of the Diwali crime family here in Prague. People say he is a good guy to have on your side. And if you're not on his side? Then you hide behind a wall and hope OTAR doesn't find you. It's frustrating, Jensen. I got this deal with OTAR's boss, Radic Nikolatsi. Way under the table, super secret. The Diwali are supposed to stay away from me. Guess OTAR didn't get the memo. Ciekawe, na czym polegają jego problemy. What exactly are you caught up in? To ciekaw tego jestem. You see, it's not so much a relationship, not so much with the Diwalis per se. It's more of an occasional contact with Radic Nikolatse. All right.
So this contact you haven't had with Radich, then? The problem here isn't me so much. Radich has a habit of keeping things from Altar. And Altar, he doesn't like what he doesn't know. So he puts heat on me as a way of putting heat on Radich. Trying to burrow into his secrets, you know? Does Radich have secrets buried here with you? My deal with Radich, part of this deal, is that I don't talk to anyone about my deal. Not Altar, not you, no one. No offense, Jensen, you scared the shit out of me. Altar, he scares the shit out of me. But Radich... Radich is worse than both of you put together. I spoke to Seraf earlier, before you made your little discovery. He got in touch with me after seeing footage of the train station attack. You should talk to him again. I mean, if it was me, if there was something inside me and I didn't know where it came from, I would want whatever answers I could get. You're saying you know where every single piece of you comes from? I am not fancy like you, but we are similar in some ways. Both stuff with more tech than our bodies can handle. Both pushing the limits of augmentation. The big difference is I am my own maker, Jensen. There is no one for me to thank or to blame but myself. Give me a rundown on these experimental augs you found again. You got two distinct systems in that garage of yours, Jensen. One is Saris. Those augs are tested, safe, reliable. The other ones were hidden, and man, they are screaming for juice. You need to overclock your rig if you want them to run. You made it sound before like there were risks involved. Basically, you could overheat. And if that happens, well, that's the whole experimental mystery part. I'm not exactly sure what could happen. You're not filling me with confidence here, Kohler. No, don't say that. You can mitigate the risks by permanently disconnecting one of your more standard issue augs. One for every new aug you decide to try out. In fact, as your doctor, I highly encourage you to test your limits. I'll keep that in mind. Dobrze, dowiedzieliśmy się już wszystkiego. Okay. And hey, good luck with that shit. Don't fry yourself, all right? Dobra, słuchajcie, spróbujemy naprawdę się nie usmażyć i... I cóż, dokonaliśmy już pewnych ulepszeń, mamy nowe zdolności, będziemy z nich korzystać i próbować przechodzić kolejne questy, na które przyjdzie czas w kolejnym gameplayu, a fajnie, że udało nam się tutaj dostać do koleja jakąś taką totalnie alternatywną trasą. Na rozwałkę przyjdzie jeszcze czas i zapewniam was, że jeszcze zrobimy sobie misje, w których będziemy używać broni, będziemy strzelać i będzie zabawa, będzie się działo, okna, drzwi wylecą w tych miejscach, w których są wstawione. Nowych punktów Praxis nie dostałem, bo wszystkie już wydałem. Słuchajcie, łapka w górę, jeśli się podobało, łapka w dół, jeśli nie. Cześć, trzymajcie się i do zobaczenia. Do zobaczenia, hej. You can kill innocence. You can kill freedom. But you can't kill progress.